Hej wszystkim! Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Ohuhu, która przesłała mi taki duży zestaw markerów. Jest tutaj aż 216 kolorów. No popatrzcie tylko, czy nie wygląda to jak wszystkie kolory tęczy? Okej, ale moim zadaniem na dzisiaj będzie użycie każdego z tych markerów do pokolorowania jednego rysunku, czyli na jeden rysunek użyjemy aż 216 kolorów. Czy to nie brzmi jak ogromne wyzwanie? A poczekajcie, w sumie to ja nie sprawdziłam, bo tam jest jeszcze blender, a blender nie jest kolorem, więc on się chyba nie zalicza, także chyba będziemy mieć 215. Chyba, że on jest 217 i chyba tak, bo kiedy robiłam swatche, to było parzyście, także wydaje mi się, że będziemy dzisiaj używać 216 kolorów do stworzenia rysunków. Tak po prostu, jak na co dzień. Pamiętajcie, że jeżeli spodoba Wam się mój film i chcecie być z nimi na bieżąco, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a my już zaczynamy, bo przede mną naprawdę długa droga. Tak jak przeważnie na co dzień używam mniejszych rozmiarów, tak dzisiaj skorzystałam z, widzicie, takiego, który się nawet nie mieści w kadrze i wybrałam ten o rozmiarach 27,9 na 35,6 cm, czyli dosyć niestandardowy. Jest on na pewno większy niż format A4. Był to wybór zamierzony, no bo dzisiaj mamy użyć aż tylu kolorów, więc gdzieś trzeba będzie je pomieścić, żeby nie nakładać ciągle jednego na drugim, tylko raczej postarać się zrobić to bardziej dookoła, aby zobaczyć, jak te kolory będą się prezentować na jednej kartce i czy będzie to dobrze wyglądać. Właśnie moją jedną z pierwszych obaw było to, że nagle te kolory staną się nijakie, że będą jakieś, nie wiem, brudne, brązowe i tak dalej, że w ogóle nie będzie to do siebie pasowało, no bo skoro mamy paletę kolorystyczną ze wszystkich kolorów, no to nie może to dobrze wyglądać, bo jednak kiedy tworzymy jakiś rysunek, to wybieramy sobie konkretne kolory, później dobieramy odcienie, no i jednak jest to no na pewno nie 200 kolorów, tylko bardziej, nie wiem, 20 maksymalnie. No dobra, może też trochę więcej, w zależności od tego, jakich przyborów używamy. Ale na pewno z tym formatem był to bardzo dobry wybór. Także właśnie skończyłam szkic i przeszłam do tworzenia obrysu. Na pewno bardzo dużo zajęło mi robienie line artu, bo no widzicie, ile ja tutaj zrobiłam szczegółów. Na samym początku zastanawiałam się, co ja mam umieścić na takiej kartce, żeby jednak było gdzie kłaść te kolory. No i stwierdziłam, że fajnie będzie narysować jakąś postać zanurzoną w wodzie i w tej wodzie w ogóle będzie pływało dosyć dużo różnych rzeczy. I tak randomowo w ogóle narysowałam kalarepy, dwie, jedną z jednej, drugą z drugiej. Ta dziewczyna jest na pewno niezwykłą dziewczyną, bo ma uszy w postaci liści kalarepy, ma na sobie też taką gwiazdę, jakieś takie perełki, no ale również ubrana jest w zwykłą odzież. Akurat tutaj nałożyłam jej bluzkę i też w razie czego, gdybym nie miała gdzie położyć jakichkolwiek kolorów, to stwierdziłam, że zrobię taką rękawicę na prawie że całą rękę, którą wypełnię później takimi paseczkami. Zresztą zobaczycie, jak mi to wyszło i myślę, że to było naprawdę dobre posunięcie. Jeżeli chodzi o uratowanie tego challenge'u, no było naprawdę ciężko było czasami nakładać te kolory i jakoś to przemyśleć. No dobra, ale dopóki jeszcze robię line art, to pokażę Wam, jak wyglądają markery z bliska. Widzieliście je już nieraz na moim kanale, bo zazwyczaj używam ich do losowych markerów. Przychodzą w takim ogromnym opakowaniu. No popatrzcie, czy te kolory nie są piękne. Posortowałam je specjalnie do tego filmu, żeby móc sobie z łatwością wyjmować kolory i jakoś je dobierać. Mamy tutaj chyba wszystkie odcienie, jakichkolwiek potrzebujemy. Jest dużo do skóry, zresztą pokażę Wam też, jak wyglądają swatche. No ale mamy tu aż 216 kolorów. I tak wygląda marker. Jeszcze wrócę z ekranem na rysowanie line artu, żebyście popatrzyli, jakie tutaj mniej więcej znajdują się
szczegóły, elementy. Już samo tło zostawiłam takie, że już no, po prostu nie rysowałam tam niczego, aby móc je wypełnić jednym kolorem, czyli szarym i wszystkimi odcieniami, które tam są, bo jest ich naprawdę tak dużo. No i co? Odkładałam sobie na bok wszystkie kolory, których używałam po kolei, z czego robiło mi się bardzo dużo bałaganu, ale starałam się je odkładać właśnie takimi grupkami, jak pokazywałam Wam przed chwilą. Czyli w pudełku znajduje się 6 przegródek, gdzie są pogrupowane tak już mniej więcej kolorami, znaczy, no tak, kolorami i różnymi odcieniami obok siebie, więc też mogłam patrzeć fajnie na swatche i na to, jaki kolor wybieram, chociaż też powiem Wam szczerze, że już tak nie patrzyłam dokładnie, który kolor biorę, czasami już nakładałam tak, że no, po prostu liczyłam na łódź szczęścia, że będzie to dobry odcień. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają kolory, wszystkie 216. Jest tu naprawdę dosyć dużo kolorów do skóry, więc jest jak najbardziej na plus. Mamy bardzo dużo różnych szarości, chociaż te szarości są niektóre takie naprawdę dosyć ciemne. Jest dużo żółci, w ogóle zielone, niebieskie czy też różowe. To jest totalny kosmos, tyle ich jest do wyboru. Wydaje mi się, że najmniej mamy tych brązowych, zresztą pewnie zauważyliście, ale podoba mi się też to, że mamy sporą ilość pastelowych odcieni. Jak możecie zobaczyć, wykorzystaliśmy już wszystkie szarości, które były do wyboru i one są takie, że przechodzą na przykład przez taką szarość zieloną, szarość różową czy niebieską, ale są też neutralne, ciepłe albo zimne. Przeszliśmy do zielonych odcieni i wszystkie te zielone nałożyłam na kalarepki na samej górze, natomiast te liście kalarepy, które są pod wodą, zrobiłam już takie bardziej turkusowo-niebieskie, żeby nie były wszystkie w jednym kolorze i aby właśnie wykorzystać wszystkie kolory, które mam dzisiaj do dyspozycji. Pokolorowałam tutaj spód na niebiesko i tak się zastanawiałam, czy iść po kolei wszystkimi odcieniami, ale stwierdziłam, że będę jednak skakać, bo najpierw zrobię to, co jest takie oczywiste i właśnie tutaj koloruję skórę takim bardzo ładnym, jasnym odcieniem z delikatnym cieniowaniem różowym. Akurat na skórę nie nakładałam zbyt dużo odcieni, żeby też jakoś jej nie pobrudzić, aby była taka jaśniutka. Chyba wykorzystałam ze 3 czy 4. Nie mogłam się doczekać, aby pokolorować oczy i usta, więc za to również się zabrałam już na samym początku. I później wróciłam do mojego standardowego kolorowania tego, co było pod spodem, dokładania różnych rzeczy. No i tak myślałam, na jaki kolor pokolorować włosy. Stwierdziłam, że fajnie będzie zrobić je różowe, przechodzące w fiolet, bo no, będzie to ładnie pasować do tego, co jest dookoła. Powiem Wam, że później nigdzie nie pasował mi kolor brązowy, ale już wykorzystam go do ubrania. Pokoloruję nimi bluzkę, co zobaczycie już w sumie na sam koniec, bo tak zostały mi no już takie kolory, których no nie chciałam nakładać na jakieś większe elementy, które bardzo by się rzucały w oczy. Bardzo podoba mi się to, jak wyglądają włosy z tym ombre, że na górze są takie jaśniutkie, różowe, pasujące do w ogóle całej karnacji. Liście, które są innego rodzaju, po prawej stronie pod wodą zrobiłam kolorem żółtym, żeby było coś jaśniejszego pod spodem, no i tak, żeby pasowały później do gwiazdy, którą ma na głowie. No i widzicie, tutaj już koloruję ubrania i moje ostatnie markery, które zostały, było dosyć trudno i tak jak Wam mówiłam, super, że zrobiłam tę długą rękawicę, przez co na nią mogłam ponakładać bardzo dużo różnych kolorów. No i w sumie udało się. Wykorzystałam wszystkie 216 kolorów na jeden rysunek. Jest to pierwsze moje takie wyzwanie w życiu i naprawdę jestem zadowolona z efektu. No i też jak na to patrzę, to markery są naprawdę ładnie nasycone, kolory są przepiękne, no i nawet się nic ze sobą nie gryzie jakoś za bardzo. Tutaj jeszcze dopełniam pracę białym żelopisem i zobaczcie, teraz jak wyglądają markery po mojej pracy. Oczywiście puste pudełko, no i tak porozwalane. Najważniejsze, że się udało.
okej, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, co sądzicie o moim rysunku. Dawno w sumie nie rysowałam takiego dużego formatu markerami i kiedy tak teraz na niego patrzę, to no, robi na mnie wrażenie. Ale nadal jestem w szoku, że udało mi się wykorzystać wszystkie 216 kolorów i to nawet dałam radę czasowo. Pamiętajcie, że na dole znajduje się link do tych markerów, tam gdzie można je kupić oraz zniżka. Ja zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie znajdują się dodatkowe rzeczy, filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!